taki standardowy filmik ode mnie to będzie. Czyli jak zwykle sobie ponarzekam, bo jestem negatywny, więc tak jak większość ludzi myśli, ten co jest negatywny, to jest toksyczny, czyli według tego jestem też toksyczny i negatywny. No bo jak jesteś pozytywny, to myślisz tylko o to, co możesz zrobić, żeby było dobrze dla siebie samego dobrze, bo w dzisiejszym świecie jest bardzo trudno zrobić tak, żeby było i dobrze dla ciebie, i dla kogoś innego. Bo zauważcie, że jak chcesz, żeby było dobrze dla ciebie, no to musisz mieć dużo kasy z reguły, nie? Dużo pieniędzy. A co za tym idzie, musisz jakby swoją konkurencję zbić na bok, tak? Bo jak chcesz zarabiać więcej, no to konkurencję musisz odepchnąć, więc już nie pomagasz innym. Pomagasz tylko swojej rodzinie, a innych odpychasz na bok, więc co z tego, że pomożesz swojej rodzinie? To jest dalej egoizm, tak? To nie jest pomaganie całemu światu, ogółu, tak? Nie robisz dla dobra ogółu. Właściwie to pogarszasz w wielu sytuacjach to, co jest dookoła ciebie, zarabiając dużo kasy. I przede wszystkim zasilasz te potwory, które rządzą tym światem. Bo oni posiadają cały ten system monetarny świata. No bo co myślisz, że system monetarny sam się stworzył, że pieniądze się same znikąd wzięły, że tak po prostu? Skąd to się musiało wziąć, nie? Ten system monetarny jest stworzony przez te potwory, które rządzą światem. Zauważcie, że wszędzie, w każdym kraju, na całym świecie jest system monetarny, który działa bardzo podobnie, tak samo praktycznie. Czyli są podatki, większość pieniędzy idzie na górę, do rządzących. Wszyscy się słuchają autorytetów. Wszędzie jest rządzenie, wszędzie jest ten sam system, praktycznie policja, wszędzie są tylko inne wartości, są trochę zmienione, te takie poniższe, ale te najbardziej wpływające na życie ludzi są te same. Czyli tak długo jak są podatki, policja, słuchanie się autorytetów, system monetarny, tak długo reszta cała może pozostać, ich to nie obchodzi. Możecie sobie wymyślać wszystkie inne zasady, ale żeby było to zasilanie, cały czas zasilanie tego potwora musi być. No i teraz zadanie potworów jest jak największe pranie mózgu nam, szarym ludziom, żebyśmy chcieli właśnie, żebyśmy dążyli za kasą, bo jak idziemy za kasą, no to zasilamy ten cały syf. Tylko większość ludzi tego nie widzi. Większość ludzi myśli, że dążenie do bogactwa pieniężnego, bo może być bogactwo pozamonetarne, to jest do osiągnięcia, ale trzeba zmienić tutaj właśnie. Po to to właśnie mówię. Po to jest ten kanał. Żeby zmienić te fundamentalne wartości, które bez zmiany których nie zajdzie zmiana na świecie i będzie coraz gorzej. Dalej będziemy zasilać te pasożyty, które rządzą światem, nieludzkie. Warto dodać, warto wiedzieć, że są istoty, nie tylko ludzie, ale tego ci nie powiedzą, no bo by się obnażyli, więc będą ci wciskać na Discovery, że jesteśmy sami we wszechświecie. Ciemnotę, no bo to jest też część prania mózgu, to wszystko co idzie z głównego nurtu przekazu oczywiście. Że no co, filmik tak samo jak każdy inny u mnie, ta sama informacja jest podana, tylko trochę inaczej. Cały mój kanał jest o tym tak naprawdę. Więc będę gadał w kółko wokół tego samego tematu się obracał. Teraz tak, jeśli chcecie bardziej przyrodnicze filmiki, to zrobiłem oddzielny kanał do tego i na tym kanale bardziej pod widzów lecę, pod wyświetlenia, subskrybentów, standardowe takie niskowartościowe, tak bardziej dla kasy, bo też potrzebuję kasy niestety, w jakimś tam stopniu małym chociaż, żebym się czuł zabezpieczony jakoś, więc tworzę taki kanał na przykład, drugi, nazywa się Permakultura od Zera, link podaję tutaj. Muszę się też zajmować innymi sprawami tutaj monetarnymi, więc nie mogę się skupić na przekazie tych informacji do końca, tak jak teraz to robię, dlatego jest niska prezencja między innymi, bo
te wartości, które ja przekazuję, nie są wspierane przez ten system. To jest jak zaraza dla tego systemu. On będzie robił wszystko, żeby to, co ja mówię, nie wyszło na jaw, tak? Żeby w telewizji zapomnieć, że ktoś ci to powie. Nie ma takiej mowy. Tam jest wszystko na kasę. Wszystko jest na wartości monetarnej, jest zakłamane. Nie możesz tam prawdy powiedzieć takiej konkretnej. Możesz takie pobieżne prawdy związane nie z tymi ważnymi rzeczami, tylko z jakimiś pierdołami. To możesz mówić w telewizji, ale nic ważnego się tam nie dowiesz. Także to jest strata czasu oglądanie telewizji. Chyba że sobie lubisz obejrzeć jakiś film czasami, no to rozumiem. Ale generalnie jakieś tam reszta cała, no to jest wiadomo. Zauważyłem jedną przykrą rzecz, że nawet w środowisku tych takich świadomych bardziej youtuberów tam gdzieś w Ameryce, no bo takich oglądam, bo znam angielski, to sobie oglądam po amerykańsku głównie materiały, to tam się naoglądają tych świadomych pełno, no to oni nic o tym nie mówią, co ja o kasie, że to jest złe, czy coś takiego. Oni wręcz chołbią, że chcesz być niezależny, musisz dużo zarabiać. No wiadomo, wielkie mi odkrycie. Ale nie powiedzą już, że w ten sposób zasilasz potwora. Tego ci nikt nie mówi. Nawet z tych najbardziej oświeconych guru w internecie tego nie mówią. Czemu? Bo nie chcą stracić kasy. Sami idą za kasą. Są niewolnikami kasy. Więc wielki mi to guru, który jest niewolnikiem kasy. Rozumiesz to? To nie jest uduchowione jakoś nie wiadomo jak, skoro dalej zależy mu na sławie i na kasie. Z drugiej strony ludzie są tak wyprani, że jak nie będziesz szedł na sławę, na kasę, to nie będziesz miał wyświetleń, w związku z czym nie będziesz sławny i ludzie cię nie będą oglądać, więc takiego guru rozumiem w pewnym sensie, ale dalej nie rozwiążesz problemów świata. Rozumiesz? Możesz sobie być guru, ale fundamentalnego, najważniejszego problemu nie rozwiążesz. Dalej cała siła będzie szła do pasożyta. Dalej pasożyt będzie rósł w siłę. Dalej jest zasilany, karmiony. To jest sedno, to jest całe sedno tego. Dalej będzie źle, dalej będzie nieszczęście na świecie, będą wszyscy nieszczęśliwi, bo pasożyt rządzi światem. W Biblii jest nazwany szatanem. Czymkolwiek to coś jest. Ale to jest w wielu starożytnych już pismach, wiedzy starożytnej, w różnych źródłach są te historie o tych złych pasożytach astralnych, niematerialnych. One są, tylko nie widzimy ich. To są istoty z innej częstotliwości, z innej, bo wszechświat ma warstwy. Tak jak nie widzimy fal radiowych, Wi-Fi i tak dalej. 100 lat temu, jakbym ci powiedział o Wi-Fi, to byś pomyślał, że jestem wariatem, a teraz myślisz, że jestem wariatem, bo mówię o tym. Nie? To jest esencja, to jest główny problem. Teraz jak rozwiązać ten problem? Zawsze wina jest nie po jednej stronie, tylko po dwóch. To nie jest wina tylko pasożyta, to jest wina nasza, że kupujemy ten cały szajs, że się dajemy w to wkręcić. Tak, on bazuje na wszystkich naszych słabościach, wszystkich negatywnych cechach, bo to jest negatywna siła we wszechświecie, tak jak masz yin i yang, no to my zasilamy ten yin, tak? Yin jest czarny, negatywny, ludzkość zasila yin, czyli siłę zniszczenia, która jest też we wszechświecie i też się odżywia cierpieniem, złem. Także my karmimy zło. Cały czas cała ludzkość karmi zło i narzeka, płacze. Wszystkie problemy świata się z tego biorą, że zasila zło. W zasadzie powiedziałem już najważniejsze rzeczy. Także wina jest obopólna. My to kupujemy, więc zamiast starać się zmienić pasożyta, który się nie zmieni, bo to jest niemożliwe, taka jest jego natura, tak działa wszechświat, to musimy zmieniać siebie. Na tym to polega. Pasożyt będzie wykorzystywał wszystkie nasze słabości. Teraz, żeby rozwiązać problem, trzeba się odwrócić od pasożyta, iść w dobrą stronę, tą jasną, czyli do Boga, źródła. Jest to jakaś siła, która jest znana też od dawna, i trzeba się do niej zwrócić, więc co trzeba robić? Na dobrych wartościach operować. Prawdziwych wartościach, pozytywnych, zgodnych z prawami tego wszechświata, z moralnością, trzeba być moralnym.
nic nie zdziałamy bez moralności. To jest prawo, którego, to jest niezłomne prawo, którego trzeba się trzymać. Jesteś niemoralny, odsuwasz się od dobrej siły, kierujesz się automatycznie do złej siły. I na tym bazuje zła siła, na niemoralności, na wszystkich naszych niegodziwościach, złych postępowaniach. Na tym bazuje ten pasożyt i będzie to pielęgnował w nas, na wszelkie sposoby będzie kultywował w nas te złe wartości. Żeby żyć według tego naturalnego prawa, no to tak jak mówię, moralność jest tutaj przede wszystkim kluczem. Ja nie jestem ekspertem do omawiania tych rzeczy. Ekspertem jest Mark Passio, się zajmuje tym 15 lat już albo dłużej. Także on wam dobrze wytłumaczy to wszystko, jak chcecie się bardziej w to wgłębić. W każdym razie zasady ogólne są proste, ogólne zasady. Tylko to jest kwestia zrozumienia tego. Przede wszystkim chciałem to naświetlić właśnie. To mnie irytuje. Tam, gdzie jest największy problem na świecie, tam nikt nie naświetla tego problemu. Praktycznie. Oprócz mnie, bo wszyscy są tych pieniędzy, tak? A można tworzyć wartość bezmonetarną, pozamonetarną też. Drogę wyjścia też omówiłem krótko w pewnym filmiku. Daję link tutaj. To jest początek, to jest droga wyjścia. I co z tym zrobić? Na początku dobrze jest wiedzieć, bo samemu nic nie zrobimy. Musi być zorganizowana grupa, żeby coś zrobić, ale wiedza to podstawa, dlatego daję wam tą wiedzę, to zrozumienie, bo to jest pierwszy krok. Bez zrozumienia, bez wiedzy nie ma dobrego działania. Proste, to jest pierwszy krok zawsze. Myślę, że to by było na tyle, wystarczy. Krótko, zwięźle na temat i do następnego.